W jaki sposób interpretować krzywą insulinową, czy w ogóle też wyniki insuliny NASCHO, które to są niezbędne do postawienia diagnozy cukrzycy, ale 15 lat wcześniej, tak. Czyli prawdziwa profilaktyka. No i cukrzyca cukrzycą, ale generalnie no, to jest chyba dosyć popularne, że dla wielu osób zdrowie jest priorytetem. To często się powtarza. Wszystko, byleby tylko zdrowie. Pieniądze nie mają znaczenia, ale żebym miała zdrowie. No to teraz przechodząc zaraz do tych fajnych wykresów, które opiszemy, no to teraz, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co robić, żeby żyć długo i zdrowo, trzeba sobie uświadomić. Bracia rodzeń. Można pięknie żyć. Co się wokół nas dzieje i na co tak naprawdę chorujemy? No czyli z jakimi chorobami przychodzą ludzie do nas, do lekarzy? Nadciśnienie tętnicze. No cukrzyca typu 2, jak ostatnio przeczytałem statystyki, że co roku 400 tysięcy Polaków słyszy rozpoznanie cukrzycy typu 2, za głowę się złapałem, nie byłem świadomy tego, że aż tak to wszystko wyskoczyło. Stłuszczenie wątroby, otyłość brzuszna, generalnie to jest plaga, no i powikłania tych stanów, czyli zawały, udary, nowotwory. Ja pamiętam jako młody lekarz, no dalej młody oczywiście, ale jeszcze młodszy niż teraz, to było fenomenem dla mnie, jak zauważyłem jako już internista, że do gabinetu wchodzą pacjenci, którzy mają te same pakiety chorób. Czyli wręcz małżeństwa i całe rodziny wchodziły, które mają te same choroby. No to ja jako niezależnie myślący umysł, no zaczęły mi się łączyć kropki. No coś jest chyba nie tak, no bo mąż, żona nie są spokrewnieni genetycznie. Sąsiedzi nie są, którzy wchodzą jeden, załóżmy po drugim, bo przyjechali z wioski jednym samochodem, mają te same choroby. No to może jednak nie genetyka, tylko środowisko, w którym żyją, bo żyją w tym samym domu, bo jedzą te same rzeczy, bo oglądają te same programy i okazało się faktycznie, że wspólną taką podstawą tych chorób, czyli właśnie nadciśnienia, stłuszczenia wątroby, cukrzycy typu drugiego, otyłości, całego zespołu metabolicznego, jest pewien hormon, który można zmierzyć we krwi, insulina. Jeżeli którego się nie mierzy. Nie mierzy, nie jest refundowany, który jak zmierzymy, to wszystko wiemy. I teraz ten program, można powiedzieć, odbywa się dzięki niesamowitemu człowiekowi, profesorowi Kraftowi, który nie jest, oczywiście nie przebija się z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, może nie jest popularny, może nie jest mainstreamowy, może nie robi głupot na wizji, dlatego go nie pokazywali. Nie żyje. Ale to może dlatego. On nie tak dawno zmarł, ale on całe swoje życie poświęcił badaniu właśnie nie tylko poziomu insuliny NASCHO, ale krzywych insulinowych, które na jego cześć nazwane są w środowisku niskowęglowodanowym krzywymi Krafta. I dlaczego to jest o tyle ważne? Bo u wielu osób, zwłaszcza w takim początkowym stadium insulinooporności, insulina NASCHO nawet jest prawidłowa, dopiero pod wpływem obciążenia glukozą dzieją się różne rzeczy, które powodują, że szybciej możemy postawić to rozpoznanie insulinooporności. Łukasz, ja myślę, że ty żyjesz w jakimś dziwnym, idealnym świecie. No zobacz, gdybyśmy nagle wszyscy przestawili się na taką prawdziwą profilaktykę, czyli robienie krzywej insulinowej, a przynajmniej insuliny NASCHO, poziomu witaminy D, no załóżmy już od tego 18 roku życia, żeby były takie pakiety. Tak. I no to wtedy jest duże ryzyko, żebyśmy wykryli u wielu osób insulinooporność, czyli taki stan, który u człowieka pojawia się, kiedy no, główna przyczyna to jest jedzonko, zbyt dużej ilości węglowodanów. No to teraz, skoro insulinooporność jest przyczyną większości chorób, na które daje się tabletki, no bo jeszcze dodaj, że te małżeństwa i te wszystkie grupy mają te same leki. Tak naprawdę to same leki. Na 6 leków na jedną przypadłość. Czyli tak, nadciśnienie, tabletka. Stój, praktykowanie medycyny jest tak proste, bo wystarczy sobie tamte popisać, pakiety leków, wszyscy zadowoleni. Nadciśnienie, lek, stłuszczenie wątroby, lek, cukrzyca, leki, otyłość, no też teraz to jest szczepionka w zastrzykach na otyłość. Nie używaj tych słów. Na otyłość. No i teraz
Wracam teraz do tego wątku poprzedniego, no to teraz gdybyś ty, człowieku, był ministrem zdrowia i wprowadził taki program profilaktyczny, prawdziwy program, który każe każdemu lekarzowi w POZ zrobić raz do roku, dobra, raz na dwa lata, oszczędzić kasiorę i wykrył insulinooporność i potem miałbyś ty, lekarzu, obowiązek przepisać styl niskowęglowodanowy pacjentom. Tak jest, z IF-em może, zdrowe niejedzenie. Zdrowe niejedzenie 16/8, styl niskowęglowodanowy, no to ty, człowieku, żeś byś sprawił, że u większości tych pacjentów nie doszłoby do tych 400 tysięcy rozpoznań cukrzycy typu 2 co roku. To prawda. No to popatrz ile ty, chłopie, byś tabletek nie przepisał. I gdybyśmy żyli w gdzieś tam starożytnych Chinach, gdzie lekarzom płaciło się za wyleczenie, a nie za rozpoznanie choroby, czyli lekarz dostawał więcej pieniędzy wtedy, kiedy pacjent do niego nie przychodził. I marzy mi się, żebyśmy w tym systemie oczywiście się nagle znaleźli. No to byłoby kompletnie inne podejście do pacjenta, bo my byśmy się starali, przecież pamiętasz, nieraz o tym rozmawialiśmy, że ale to by było fajnie, gdyby nagle NFZ dał takie wytyczne, że przychodnia dostaje pieniądze większe za pacjenta, który nie przychodzi. Przecież któremu odstawiłeś dwa leki. Nie przychodzi dlatego, że zamknęliśmy drzwi i zaryglowaliśmy te drzwi, tylko albo za odstawianie leków. Tylko nie przychodzi, bo jest zdrowy i czuje się dobrze. Przecież wszyscy by robili cały system wszystko, żeby pacjent w zdrowiu, w szczęściu był w domu, na działeczce, gdzieś tam nad jeziorkiem, dobra, z rodziną, grał w piłeczkę, ląduj, i tak dalej. Ląduj. Lądujemy na ziemię, rzeczywistość jest taka, a nie inna, wobec tego nie liczcie na to, że system wam cokolwiek tutaj profilaktycznie zaproponuje tak prawdziwie. Wobec tego skupmy się na tym, że wiedza jest tak naprawdę za darmo w internetach i możecie sami wyzdrowieć, stosując proste zasady, chociażby metody odchudzania braci rodzeń. No to załóżmy, że jest kolejny lockdown, bo to nigdy nie wiadomo. Prawdopodobnie nie jeden jeszcze będzie. No to nie możecie wybrać się do lekarza, żeby zinterpretować krzywą insulinową. No to krzywa insulinowa prawidłowa, taka, która powinna powodować, że śpicie spokojnie, to jest taka idealna. Naczczo mniej niż 5 czy 5. Czyli masz taki wynik i dokładnie, to umieścimy zaraz to ten wykres. Masz taki wynik po naczczo, po godzinie i po dokładnie dwóch godzinach. Po godzinie nie powinna być wyższa niż 60, a po dwóch godzinach powinna już być mniejsza niż 30 i zmierzać w kierunku tej wyjściowej wartości. To jest idealna krzywa insulinowa. No i następne zaczynają się już właśnie krzywe wzorce profesora Krafta. To ja jeszcze dorzucę do tej pierwszej krzywej insulinowej, no bo o czym to świadczy, że masz tą krzywą insulinową w normie? To są tylko, wiesz, parę słów, które łączą się w zdanie. No bo zobacz, dlaczego wtedy to dobrze świadczy? No twój organizm jest elastyczny metabolicznie, no bo tak insulina, to powtarzamy i będziemy powtarzać do śmierci. Jeżeli nastąpi. No, nie wiadomo. Jeżeli nastąpi nasza śmierć, to będziemy to powtarzać do tego dnia. Do końca. Że insulina jest hormonem odpowiedzialnym za magazynowanie. Jeżeli jesz, insulina się podwyższa, to jest sygnał dla twojego organizmu, żeby magazynować w postaci tkanki tłuszczowej. Wobec tego, no tkanka tłuszczowa jest potrzebna tak w niewielkiej ilości, jeżeli w ogóle jest potrzebna, po to, żeby zużyć ją jako energię, żeby ją spalić i zużyć jako energię. Wobec tego zależy nam, żeby mieć w organizmie tą insulinę tylko chwilę wachniętą do góry i z powrotem, po to, żeby nie magazynować, tylko cały czas spalać tą tkankę tłuszczową, a spalać glukozę, czyli tą, którą ewentualnie dostanie się do organizmu z zewnątrz lub po prostu zostanie wykształcona w wątrobie, prawda? Prawda, szukam, czy insulina jest dalej na liście zakazanych substancji anabolicznych wśród sportowców, bo ty mówisz, że jest to jasny sygnał do magazynowania. Jest. Insulina i mimetyki insuliny dalej na liście zabronionych substancji. No, dlatego, że powoduje przyrost chociażby masy mięśniowej i przyrost tkanki tłuszczowej. Taka jest jej rola. Dlatego nie przedawkowywujcie insuliny, bo jest na liście substancji zabronionych. Dlatego nie jedzcie za dużo węglowodanów, bo podbijacie insulinę i wasz organizm stanie się insulinooporny i będzie jej za dużo krążyć w organizmie. No i
Niestety większość pacjentów, którzy zgłaszają się z wykonaną krzywą insulinową na zdrowie, mają nieprawidłową krzywą insulinową i chociażby wzorzec drugi, który polega na tym, że o ile na czczo jest prawidłowa insulina, to o tyle już złe rzeczy dzieją się pod wpływem obciążenia obciążenia glukozą. No i teraz ten drugi wzorzec jest opisywany w ten sposób, że insulina dochodzi do szczytu insuliny później i rośnie wyżej niż u zdrowego człowieka, czyli nie po godzinie jest 60, tylko jest na przykład po półtorej godzinie, po dwóch godzinach z 80, albo u niektórych widać 300, 200, czyli potężny wyrzut insuliny pod wpływem węglowodanów. Ale I idźmy dalej. I zwykle w tym drugim wzorcu złym potrzebuje więcej niż 2 godziny do normalizacji, potrzebuje 4-5 godzin do normalizacji. Ciekawostka jest taka, że to są osoby, które mają insulinę na czczo najczęściej dobrą, glukozę najczęściej dobrą, no bo ta nadmiar węglowodanów jest jeszcze kompensowany potężną ilością insuliny, która trzustka musi wystrzelić do krwiobiegu i to wszystko przysłania taką kotarką, że no. Idziesz do lekarza, lekarz mówi, no wszystko będzie dobrze, te wszystkie objawy to pewnie stres i niewyspanie, a nie do końca tak jest, bo po prostu to jest złe jedzenie. I ten wzór przedstawia hiperinsulinemię reaktywną. No jak sama nazwa wskazuje, reakcja na węglowodany, potężny wyrzut insuliny, która się zanim zatrzyma, to musi minąć ładnych parę godzin. No dokładnie i teraz zobaczcie, cały czas przełóżmy to na rzeczywistość i na prawdziwe życie. Okej, okay, insulinę na czczo masz w porządku, dobra, ale jesz sobie to śniadanko, które każą ci zaraz po przebudzeniu przecież zjeść, no bo mówi się, co nie jest prawdą, powtarzamy. 30 sekund po przebudzeniu. Że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia, otóż nie jest. W każdym razie zjadasz tą owsianeczkę, no i ta insulina, twój organizm nadmiernie reaguje, wyrzut jest do, tak jak powiedziałeś, powyżej nawet kilkuset, powyżej 100, powyżej 200, no to taka insulina utrzymuje się nawet do 6 godzin podwyższona, no a w tym czasie jeszcze zjesz kolejny posiłek, wobec tego kolejny raz podbijasz insulinę, no i zaczyna się wszystko sypać. Coraz więcej insuliny, coraz mniej receptorów, coraz bardziej insulinooporność. Wtedy pojawiają się objawy hipoglikemii reaktywnej najczęściej. Po posiłku godzinę lub dwie godziny po posiłku zaczynasz być senna, zaczynają drżeć ci mięśnie. No, czujesz po prostu takie poddenerwowanie i generalnie nie jesteś do życia. To są objawy ostrzegawcze, które wymagają już działania profilaktycznego, po to, żeby nie zachorować metabolicznie, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku, kiedy ta glukoza już będzie cukrzycowa. Trzeci wzorzec jest taki, że insulina na czczo już jest podwyższona. Jedna z najczęstszych obserwacji w moim gabinecie, czyli już insulina na czczo jest tak 8, 12, 13, często widzę, że jest 14, 20, u niektórych jeszcze więcej. No i naturalnie już z tego wysokiego poziomu ona wystrzeliwuje wysoko i utrzymuje się bardzo długo. To jest wzorzec trzeci, wzorzec, który świadczy o hiperinsulinemii, już nie tylko reaktywnej, tylko ogólnie o hiperinsulinemii. Wzorzec czwarty polega, to jest no takie ogólnie mówiąc zalanie nas insuliną, świadczy o insulinooporności. Opisywany jest w ten sposób, że też insulina na czczo jest już powyżej 10, w wyniku obciążenia glukozą rośnie praktycznie w nieskończoność. To są te wyniki 300. 600 dzisiaj przecież miałeś. I po dwóch godzinach zamiast spadać na dół, to ona jeszcze rośnie, czyli jest 300, 600 i nie widzisz końca. Insulinooporność, czyli nie dość, że przedawkowujemy węglowodany, to trzustka już jeszcze wytwarza potężne ilości insuliny, ale ta insulina nie jest wykorzystywana przez komórki, już po prostu one są oporne na insulinę. Zamknięte są receptory insulinowe, komórki powiedziały, że jak tak dalej będzie, to się zatrujemy insuliną, nie chcemy jej więcej. No bo oczywiście, za dużo insuliny, stany zapalne, za dużo insuliny zwiększone ryzyko chorób metabolicznych, za dużo insuliny problemy ze skórą, za dużo insuliny nadciśnienie, za dużo insuliny stłuszczenie wątroby. Insulina, która jest super hormonem w zdrowym, elastycznie metabolicznym organizmie. Ta sama insulina u insulinoopornego człowieka, czyli najczęściej takiego, który przedawkowywał ilość węglowodanów, no w wyniku tego, że słyszy się, że węglowodany są ok, możesz jeść ile chcesz, nawet musisz je dostarczać, czyli w wyniku złych zaleceń zachorowałeś, no to już jest ta sama insulina robi krzywdę i powoduje problemy, powoduje zwiększone ryzyko miażdżycy. No niefajne, smutne życie z chorobami.
Piąty wzorzec rzadko się zdarza, bo to jest cukrzyca typu pierwszego, czyli tej insuliny tak naprawdę w ogóle nie ma, nie reaguje ona na węglowodany, albo u osób już z taką mocno zaawansowaną cukrzycą drugiego typu, ale na przykład z mocno otłuszczoną trzustką, z mocną dysfunkcją trzustki. Ale nigdy nie spada do zera. Ta insulina nigdy nie spada do zera, ta insulina jest na bardzo niskim poziomie, dlatego ja bym ten piąty wzór zatrzymał jednak dla cukrzycy typu pierwszego, gdzie trzustka w wyniku zdarzeń autoimmunologicznych ma zniszczone komórki beta i tam insulina faktycznie się nie produkuje. No tak, insulina, insulina, insulina. Jak odwrócić ten stan? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, co nam dolega, a odwrócenie tego stanu jest proste. No, metoda odchudzania braci rodzeń. Dokładnie. To połączone narzędzia, które obniżają poziom insuliny skutecznie, bezpiecznie. Tak to właśnie działa. Z uśmiechem na ustach. Wczoraj się dowiedziałem, że ktoś stosował dietę 300 kalorii. Wyobraź sobie, że ktoś to zalecił. Żeby ktoś to stosował, to ktoś to zalecił. Dieta 300 kalorii. No, no comment. Można pięknie żyć i śmierć kalorii. Jakby to takie można pięknie żyć. Życie i śmierć. Połączyłem dwa zdania. Pięknie śmierć to kalorii, przestańcie. Taka dieta to jest wyniszczenie totalnie metabolizmu i no, krzywdzenie ludzi. A to jest kciuk. Prosimy, walnijcie w tego kciuka i zasubskrybujcie kanał tam. Wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film dalej, bo my jesteśmy znanymi podcasterami i jeżeli słuchasz nas na podcaście, to prosimy cię, oceń nasz podcast, za co z góry jesteśmy bardzo wdzięczni.